Siemaneczko, ja jestem Lucek i bardzo mi miło, że mogę cię gościć na moim kanale. Do Forzy Horizon 5 dodali Lamborghini Huracan STO, najmocniejszego chyba, czy najszybszego Huracana. Wiecie, to jest ten Huracan, którym teraz jadę, jest to podstawowa wersja tego modelu. On ma ten sam silnik, co najnowszy i najmocniejszy, najszybszy Huracan, więc ciężko powiedzieć, czy to jest ten nowy jest faktycznie najmocniejszy. Ale jest on najbardziej dopakowany, wygląda jak torówka, a jest z homologacją drogową. Można sobie nim po drodze normalnie śmigać, więc jest to najlepsza propozycja dla osób, które mają w kieszeni na zbyciu około 1 200 000 300 000 zł, w zależności od tego, jakie wyposażenie sobie do swojego Lambosa wybierzesz. Ceny są różne i tak naprawdę, ponieważ jest inflacja, to w momencie, kiedy ktoś ogląda ten film, ja mówię 1 300 000, on wejdzie sobie potem na stronę Lamborghini, zobaczy na przykład 2 000 000 zł, bo za miesiąc mamy 18% inflacji, czy 16%. Za miesiąc ta cena może być zupełnie inna. Posłuchajmy chwilę, jak brzmi zwykłe Lambo z tym samym silnikiem. I też sprawdzałem sobie w internecie i Lamborghini podaje 640 koni mechanicznych, tu mamy 630 koni mechanicznych, a jeszcze w innym miejscu w internecie znalazłem, że ma 670 koni mechanicznych. Ja nie wiem, ile ten samochód ma mocy. Tu mamy jeszcze inną taką odmianę, właściwie dwie mocne odmiany Lamborghini. Tutaj mam Lamborghini Performante, ale ono jest przeze mnie zboostowane do wyścigów w klasie S2. A tu mamy jeszcze jakiegoś Lambosa starszego. Okej, dobra, nieważne. Tu jest Performante, Performante też jest takim mocnym Lambosem, ale nie patrzcie sobie teraz na staty, bo ja go tutaj przerobiłem do Forzy. A tutaj mamy Lamborghini Evo zrzucone do standardu. Może wezmę sobie w ten sposób. I zobaczcie, porównajcie sobie staty. Więc Forza przeważnie bardzo dobrze odwzorowuje statystyki, nawet przyspieszenie się zgadza często. A teraz tutaj mamy 630 koni mechanicznych w jednym i w drugim samochodzie. Oczywiście Huracan Evo ma napęd na 4 koła, STO ma napęd na tył. I zaraz sobie o tym też pogadamy i przetestujemy. To jest bardzo ciekawe, naprawdę, jak szukałem sobie w internecie, w sumie nie wiem, ile STO ma tych koni. Tak czy owad, ten samochód jest fantastyczny na zakręty, ponoć. Jeszcze lepszy od Huracana Performante. 70% wykonany z włókna węglowego. Zrobiła się noc, nie będzie ładnie widać tego samochodu. Na szczęście w tej nowej aktualizacji skrócili trochę noc w Forzie. Auto, jak widzicie, ma wiele różnych aerodynamicznych przetłoczeń z tyłu, z przodu. Gdzieś tutaj weźmy sobie może tryb zdjęciowy, pooglądajmy go dookoła, bo fura wygląda naprawdę imponująco. Weźmy sobie jaśniej trochę. Okej, okay. Więc zobaczcie, tutaj mamy jakieś przetłoczenia aerodynamiczne. I to nie jest tak, że to samochód ma wyglądać. Jego zaprojektowano w ten sposób, żeby właśnie to wszystko generowało docisk, żeby każdy wlot powietrza coś robił. Tu na przykład mamy wlot powietrza do chłodnicy, tutaj mamy wlot powietrza do chłodnicy centralnej. Jakby wszystko tu ma sens, zobaczcie, tutaj mamy takie przetłoczenie. Samochód wygląda hardkorowo, wygląda torowo, a mimo wszystko jest to fura do jazdy po mieście, po wsi, po prostu normalnie po drogach. Jest absolutnie fantastyczny z wyglądu. I co, waszym zdaniem ten dźwięk jest taki bardziej agresywny? Oczywiście wiecie, no dźwięk zależy od układu wydechowego, tutaj może być on inny niż w standardowym Huracanie, więc to wszystko mogło tutaj się pozmieniać. Polecam wam sobie obejrzeć test tego samochodu na
Car Wow, jest taki kanał na YouTubie, tam naprawdę fajnie jest pokazany dźwięk tego auta, jak on brzmi w rzeczywistości. Bo tutaj w Fordzie, no to w zależności od tego, na czym słuchasz, inaczej ten samochód może brzmieć. Ja słucham teraz na słuchawkach i mi ten dźwięk nie imponuje, aczkolwiek jest i tak fantastyczny, ale w rzeczywistości to jest petarda. Także no, jest tak w porządku, jest po prostu fajnie, nie? I tak, tutaj mamy napęd na tył, chyba był jakiś albo Huracan, albo Gallardo. Nie pamiętam, czy był jeszcze jakiś Huracan do tej pory, jakaś taka wersja Huracana, która w standardzie miała napęd na tył, ale ponieważ jest to samochód z napędem na tył, jest on stworzony do tego, żeby pokonywać zakręty. I ten samochód faktycznie fantastycznie się prowadzi. Kawałek sobie nim teraz jadę. A właśnie, muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bo na przykład Huracan Evo miał tylną skrętną oś. A, tutaj nie mamy tylnej skrętnej osi. Okej. Teraz zauważyłem, że ta tylna oś się nie skręca. Okej. Huracan Evo, druga taka mocna wersja tego Huracana, ma tylną skrętną oś. Możemy sobie zaraz wziąć i przetestować, albo zresztą sami możecie to sobie sprawdzić. Tutaj tej tylnej skrętnej osi nie mamy. No i mamy ten napęd na tył, ale Lamborghini dopieściło tutaj launch control i tak się składa, że launch control mamy też w Fordzie, więc przyspieszenie w 3 sekundy od 0 do setki, nie musimy się tu przejmować, bo samochód bardzo ładnie się zbiera i ten launch control naprawdę robi tutaj robotę teraz w Fordzie, bo można w końcu przetestować w takich samochodach ten start tak, jak powinien być. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Uff, robi się na szczęście dzień, także będziemy mogli więcej poobserwować tę furkę. I tak wygląda sobie przy okazji Lambos w kokpicie. Tutaj nie ma się czym zachwycać, samochód jest stworzony do tego, żeby generować jak najlepsze osiągi i na zakrętach, i na prostych, także środek też będzie odciążony, więc za dużo bajerów tu nie będziemy mieli. Na pewno nie będzie to samochód do tego, żeby wygodnie jeździć sobie i zwiedzać na przykład Bieszczady czy coś. Jest to samochód do zabawy, tylko i wyłącznie. Nie wyobrażam sobie jechać tym na przykład na zakupy, chociaż to można, czemu nie? Ciągnikiem też można jechać na zakupy. Zresztą Lamborghini też swoje ciągniki robi. No dobra, no, pogadaliśmy sobie o tym Lambosie. Ja jestem podjarany, zresztą każdą furką w grze jestem podjarany. Powinniśmy w ogóle coś przy nim grzebać, waszym zdaniem? Może zerknijmy sobie do Forza Vista, zobaczmy, jak on, co można w nim otworzyć. Cyk, niestety klapa silnikowa nam się nie otwiera, szkoda, fajnie by było zajrzeć na to samo, co mamy w pozostałych Huracanach i chyba otwiera ona się w jakiś wyjątkowy sposób, co? Tak, więcej nic tu nie możemy otworzyć, tylko drzwi, nawet tutaj z przodu chyba nawet nic nam się nie otwiera, zobaczcie, nie mamy bagażnika, także wypad po bułki mógłby okazać się fejlem, jeśli byśmy jechali z kimś, bo ktoś by musiał te bułki mieć na kolanach, no niestety. Zobaczmy sobie środek, mamy ekran, pyk, jeden, drugi, no i tak jak mówiłem, tu rewelacji nie ma, mamy tam uchwyt prawdopodobnie do regulacji fotela, możemy sobie wysunąć, wsunąć, tam mamy pewnie schowek na jakiegoś Glocka, tutaj na podsuficie mamy takie oto atrakcje. Zobaczymy, czy w standardzie mamy jakieś inne kolory do wyboru. Mamy, zobaczcie. To jest standardowy niebieski, bardzo ładny tak w ogóle. Tutaj mamy zielony z pomarańczowym, tutaj mamy taki szary cały. Fajnie wygląda. Tutaj mamy, o, ale super czerwony, wow. Tu mamy szary taki z pomarańczowym, super, i biały. Czerwony mi się mega podoba. Dam sobie ten czerwony. To są standardowe, oficjalne kolory Lamborghini. Tutaj w Fordzie jest to fajnie odzwierciedlone. Możecie sobie coś takiego
zawsze sprawdzić w każdym samochodzie. Tak, jestem ciekawy, czy ten... Tak, ten standardowy spoiler z przodu nie jest regulowany. Trzeba dodać sobie te dokładki z boku, jeśli chcemy, żeby sobie tutaj regulować. Natomiast tylny spoiler zdaje się, że regulowany jest. On jest zresztą dwupoziomowy, zobaczcie. Nie wiem, czy coś tam się zmienia, jak sobie jedziemy, czy się rusza, ale chyba nie. Zmieniamy układ wydechowy i co nam się zmieni? Wiecie co? Oba te dźwięki mi się bardzo podobają. Teraz chodźmy sobie do swapów. O! Możemy dodać tutaj doładowanie i mamy dwa doładowania. Możemy nawet dać kompresor. Uhuu! Kurde, z kompresorem brzmi naprawdę fajnie. I tak to wygląda. Wygląda to dosyć ciekawie. 1331 koni mechanicznych z kompresorem. 1300 niecałe kilogramów wagi. Chyba najcięższym elementem tego samochodu jest człowiek, tak mi się wydaje. Nie wiem, ile silnik waży. Może waży gdzieś ponad 100 kilo, nie? No, nie wiem. Ej, wiecie, ostatnio czytałem newsa, jak babka miała jakąś operację i podczas tej operacji z brzucha wyciągnęli jej 100 kilogramów płynów. Babka ważyła 182 kilogramy i wyciągnęli jej 100 kilogramów płynów. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. I babka normalnie chodziła i starała się funkcjonować, jakby wiesz, no ciężko mi sobie to wyobrazić, dlatego że ja ważę równe 100 kilo, to wyobraź sobie, że ta babka miała takiego ludzka w sobie. No na pewno nie była aerodynamiczna, na pewno nie tak jak to Lambo, ale wygląda to fajnie z tej kamery z tyłu, no nie? Wow. Posłuchajmy, czy słychać ten kompresor? Coś tam słychać, nie? Ale chyba wydech go zagłusza, prawda? Czekaj, odwrócę kamerę. Ja wiem, że silnik jest z tyłu, ale jak odwracamy tutaj kamerę do przodu, to czasami lepiej słychać elementy silnika nawet w samochodach, które mają silnik montowany centralnie, jak tutaj. Mamy kamerę bardziej z tyłu, to ten wydech mocniej zagłusza to wszystko. I ciekawe jest też to, że czasami dobrze jest słychać kompresor u gracza, który jedzie tym samochodem i ty jesteś jakby tym drugim graczem. Słyszysz po prostu kogoś, kto jedzie koło ciebie i ma zainstalowany kompresor. Lepiej to słychać. Okej, przy obciążeniu słychać, wow! Uwielbiam ten dźwięk. Jeżdżę sobie przez dłuższy czas tym samochodem, nawet sobie zrobiłem taki tuning, żeby miał mniej mocy, ale żeby dać tutaj te opony Sliki w klasie S2 i muszę przyznać, że do klasy S2 on się raczej nie będzie nadawał, ale na pewno nie będzie najlepszy i jeśli miałby konkurować z takimi furami jak, nie wiem, McLaren Senna, czy Pagani Zonda R, czy Aston Martin Vulcan, chyba on się tak nazywał, no to raczej sobie nie poradzi, bo ten samochód po prostu w klasie S2 nie jest niczym wyjątkowym. Ma napęd na tył, silnik montowany centralnie, ale przy tym nie prowadzi się jakoś imponująco, przynajmniej mi przez kilkanaście minut tuningowania i testowania go nie udało mi się go zrobić tak, żeby prowadził się naprawdę świetnie. Nawet zwiększając docisk na maksa, ten tył zawsze gdzieś tam na zakrętach mi ucieka. Więc myślę, że taką klasą dominującą dla tego samochodu w Fordzie Horizon 5 to jest po prostu klasa S1.
Nie wiem, po co ktoś by chciał do tego Lambosa instalować jeszcze system anti-lag, bo nie ma takiej potrzeby dla tego typu samochodu, ale ja to zrobiłem. O kurde, idzie się zasłuchać, co? Także ja wam proponuję zostawić sobie ten samochód w klasie S1 i praktycznie nie ma tutaj za dużo grzebania. Trochę mocy mu wrzucić, poszerzyć opony z tyłu, poszerzyć opony z przodu i macie wygrywaczkę w klasie S1. Nie trzeba nic grzebać przy zawieszeniu, przy skrzyni biegów. Samochód prowadzi się bardzo fajnie. Nie ma za dużo mocy, jak to jest w przypadku, jakbyśmy chcieli go wrzucić do klasy S2. Wtedy to jednak ta tylna oś sobie tutaj nie radzi w tym aucie. Bo pewnie można by było dobrze zrobić ten samochód do klasy S2 jakoś, ale na pewno no, w niczym szczególnym on się nie będzie tam wyróżniał. Trzecia pozycja, przede mną Huracan STO i na samym przedzie F1 GT, chyba taki kozak, jeśli chodzi o samochody w klasie S1. Myślę, że można by było jeszcze tutaj trochę ten tuning w S1 poprawić. Chyba byłoby spoko. A właśnie, zobaczmy sobie teraz, taki delikatny tuning mocy zrobiłem. Ma chyba niecałe 700 koni teraz. Zobaczmy, jak wygląda launch control. O! I teraz moim zdaniem jest delikatny uślizg, ale nie na tyle duży, jak w przypadku klasy S2, no nie? Więc do wyścigów myślę, że będzie perfekt. A na teraz bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!